Dobra, debiut Krzysztofa Bosaka w Sejmie. Spartiatik! W sensie on jest tym wicemarszałkiem, czy jak to się nazywa? Nieważne, kącik polityczny, zapraszam. Tak, cicho. Bardzo proszę o zachowanie. Co on chciał powiedzieć? Ty, słyszałeś, co on chciał powiedzieć? Tak, cicho. Ja wiem, co on chciał powiedzieć. Do... Nie przeklinaj w tym Sejmie. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i umożliwienie posłowi zadawania pytania. Nie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Apeluję o powstrzymanie się od wycieczek osobistych do konkretnych posłów. No to też. Pani marszałek, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Transport to gospodarka i to wszystko. Głos będzie miał teraz poseł. Roszader zrobili? Zapraszam. Wicemarszałek, no. Chciałbym przywitać w imieniu Sejmu uczniów ze szkoły podstawowej w Świedziebni z województwa kujawsko-pomorskiego. O co tu w dupę chodzi? Znowu jacyś uczniowie. Ja nigdy nie byłem w Sejmie. Czemu wszystkie szkoły? Tylko Łódź jest opluwana? Ja pierdzielę. Czemu? U mnie było, wiesz co było w Łodzi? Do sądu poszliśmy na rozprawę Patusa jako atrakcja. Ja pierdzielę, jaka rozpieprzona jest ta Łódź. Którzy przysłuchują się obradom. To jeszcze dla chętnych było. No i ale poszedłem zobaczyć. Poseł Michał Kołodziejczak, proszę bardzo. Co, miałeś event też w sądzie? Tak, cicho. Bardzo proszę o zachowanie. I co, był taki gość? No był Patus jakiś, jakaś bójka była, czy coś takiego, oni się bili, no że okradł typa, że pobił go po jakiegoś swojego kolegę, że zawołał go, on do niego wyszedł, pobił go pod drzwiami i mu coś ukradł, chyba DVD, czy coś takiego, to naprawdę było dawno temu. Nie wiem, czy wiesz, co to jest DVD w ogóle. Spokoju i umożliwienie posłowi zadawania pytania. Marszałku. Z 50 zł warte było i go pobił jeszcze, więc za to była rozprawa, ale taka dziwnie to było. Ten typ to był taki troglodyta w dupę. Naprawdę, było to takie dziwne. To było w gimnazjum chyba, albo w pierwszej liceum. Nie, w pierwszej liceum chyba, to ile się miało lat? Kiedyś, bo to teraz się ma chyba trochę więcej. Bardzo proszę posłów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zakłócali. 120? No może, nie proszę, pamiętam. Proszę zadawać pytanie, panie pośle. Panie Telus, cicho, bo pan się dowie, co pański rząd robi. To pan mówił, żeby w referendum... Ty, to jest ten, co krzyczy na rolników? Czy na kogoś tam w takim korytarzu? ...pytać o to, czy majątek narodowy sprzedawać. I to wy się godzicie na to, żeby na 30 lat światowemu potentatowi wydzierżawić terminal zbożowy. Pan się z tego śmieje, bo robicie sobie kabaret z Polski, robicie sobie kabaret z rządzenia. Niech pani minister odpowie, dlaczego godzicie się na wydzierżawienie na 30 lat terminala zbożowego, który teraz remontujecie. Przecież bez niego nie będzie możliwy tranzyt zboża z Ukrainy. W tej chwili to o was świadczy, jak się zachowujecie. Ja bym was ze strajku wyrzucił, jakbyście tak się darli. Wy się nie nadajecie nawet na strajk. Pani co? Minister, pani minister, ile kosztuje... Moja reakcja. ...kosztował remont terminala zbożowego, który właśnie teraz Skarb Państwa wydzierżawia. Ja tylko wam powiem, bo wy nawet nie wiecie. Zostało nabrzeże poszerzone o 6 metrów, pogłębione o 15 metrów, żeby mogły tam wpływać masowce. Wy się z tego śmiejecie, bo dla was rządzenie to śmiech. I głównym argumentem przetargu była cena. A ja pytam, kto u was wziął za to łapówkę, bo cena to na pewno była mała. Sprzedajecie Polskę za pół darmo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Apeluję o powstrzymanie się czemu od wycieczek osobistych tam do konkretnych posłów. Panie pośle, w jakim trybie? Panie marszałku, w trybie sprostowania. Jak spadek? Tylko proszę bardzo krótko. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, podczas debaty zostałem pomówiony przez pana posła Szczerbę, jakoby miał coś wspólnego z przedmiotem dzisiejszej debaty. Pan poseł Szczerba, jak widzicie, gdzieś moje nazwisko od kilku tygodni dostaje jakieś gorączki, zatem pragnę sprostować, że
wskazanego instrumentu ani nie negocjowałem w imieniu rządu, ani nie przygotowałem projektu instrukcji w imieniu rządu, ani również podczas posiedzenia stosownej rady nie wyrażałem stanowiska w imieniu rządu. Pan poseł Szczerba mógłby się nauczyć tego, jak funkcjonuje Unia Europejska, jakie są mechanizmy decyzyjne. Ja podczas posiedzeń wskazanej rady, owszem, ale blokowałem instrumenty nakazujące karanie za poglądy, bo takie były proponowane. Również blokowałem w imieniu Panie rządu. Panie pośle, jeżeli to już było sprostowanie, to wystarczy. Odnosi się do tego posiedzenia. Również tam wnioskowałem, by Unia Europejska zajęła się przedmiotem domniemanej korupcji w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który francuska prasa nagłaśniała. Więc panie pośle, liczę, że... To jest ten, co gadał Jay-Z zamiast Genzy, Genzy, Genzy. To jest ten? ...się z tych słów wycofa oraz mnie przeprosi i nawet sam fakt, że inni przedstawiciele rządu w tej sprawie będą zabierać głos, wskazuje, że pan chyba nie do końca... Ale to nie jest ten shot, bo tam połownie go poprawiał. Panie pośle, w jakim trybie? Proszę bardzo, tylko apeluję o zwięzłość, dlatego że wszyscy... Ty, a jak Brown jest kolegą z Bosakiem, bo są z jednej tej, to będzie miał ulgi Brown teraz, czy nie? Chyba nie powinien. Czekamy jeszcze na odpowiedzi przedstawicieli rządu i na głosowania. Szanowni zebrani... Bo w sumie czekaj, Hołownia dawał ulgi swoim? Chyba nie pamiętam. Też w sumie większość shotów z Hołownią to widziałem, jak on kłóci się z ludźmi z PiS-u, więc ciężko powiedzieć. Z tej mównicy przed chwilą sformułowano nie wiadomo już... Igor, spoko, zagram, ale nic się... W dzisiejszym i w tej młodej jeszcze kadencji insynuację. No ale podeszli mi na Igor. Ale insynuację szczególnie poważną, sugerującą bowiem moją otwartość na działania przestępcze, zbrodnicze, niosące tragiczne skutki. Krew na rękach, krew na moich rękach miałaby się pojawić, jeśli państwo polskie nie rozwiąże kryzysu granicznego. Tak, szanowni państwo, w takich właśnie sytuacjach łatwo o rozlew krwi i dlatego Konfederacja czytam, nie od dziś rana, ale od momentu, kiedy ten kryzys zaistniał, a zaistniał jeszcze chilluj. W poprzednim roku. Konfederacja wzywa do jego rozwiązania na korzyść, rzecz jasna, w interesie Polaków, on mówi o tej blokadzie tirów, transportowców, polskich rolników, dla zachowania polskiej racji stanu i polskiego interesu. I jeśli z naszej, mojej osobiście strony rozwiązania drastyczne wchodzą w grę, to powiedziałbym tak, hasło śmierć w roku... Czekaj, nie mów tak. Dzięki Destro za 10 lat. ...drastyczne... wchodzą w grę, bardzo. To powiedziałbym tak, hasło śmierć wrogom ojczyzny to dobre hasło i myślę, że warto, żeby od czasu do czasu padało także i z tej mównicy. Dziękuję, panie marszałku. Panie pośle, dziękuję za sprawę. Nie wiem, no bo... Ciężko powiedzieć. Mogą, może ten? Prostowanie, jeszcze raz apeluję do posłów, żeby nie zaczepiali się w wypowiedziach. A co, wolność słowa, ma prawo i ludzie. Te zaczepki mają charakter pozamerytoryczny, żebyśmy mogli uniknąć następnie serii sprostowań. Panie pośle, w jakim trybie pan na mównicę? Sprostowania do sprostowania pańskiej wypowiedzi, czy chciał pan... Pan poseł mówił o sobie, nie o panu pośle, także już nie udzielam głosu, proszę wybaczyć. Prostował pańską wypowiedź. To jest wicemarszałek. Prostował. Dobrze, to proszę, ale bardzo krótko i niech to już będzie ostatnie sprostowanie, żebyśmy mogli przejść do odpowiedzi rządu. Amon. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Zaczyna się, Wysoka Izbo, taka akcja. To nie my, to oni. I oczywiście wszystko jest w ramach jednej formacji. Panie marszałku, sytuacja była taka, że 9 i 10 marca zebrała się Rada Unii Europejskiej, na której reprezentowało rząd dwóch przedstawicieli. Jeden wiceminister nazywa się Bartosz Grodecki, jest z MSWiA, a drugi wiceminister nazywa się Sebastian Kaleta i jest z Ministerstwa Sprawiedliwości. I podczas tego posiedzenia, milcząco zaakceptowano przedłużenie umowy transportowej z Ukrainą do 30 czerwca 2024 roku.
i chciałbym poprosić, żebyście sobie panowie, dwaj wiceministrowie, wyjaśnili. Panie pośle, bardzo proszę o powstrzymanie się od apeli i o ograniczenie się wyłącznie do sprostowania nieprawdziwej wypowiedzi, jeżeli taka miała miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, na tym kończymy serię sprostowań. Przechodzimy do odpowiedzi przedstawicieli rządu, gdyż lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W pierwszej kolejności głos nauczyciel z dziennikiem siedzi. Pani minister Anna Gębicka, zapraszam, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, szanowny panie marszałku, Wysoka Izba. Szanowni państwo, ja mam taką dobrą radę. Generalnie jak się zabiera głos, to warto byłoby się merytorycznie przygotować, a państwo kompletnie nie wiecie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Okej. Okay. Wiecie, jakie są postulaty rolników? Jakie nie zostały zgłoszone raczej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego? Kłamiecie na temat rozmów z rolnikami. Pan Kołodziejczak opowiada, że rolnicy nie byli świadomi, że będzie konieczność notyfikacji. No proszę pana, wczoraj o tym rozmawialiśmy. Ja zadzwoniłam do lidera strajku w tym czasie i on powiedział, i wczoraj mi powiedział, wiecie państwo co, że pan Kołodziejczak chciał przyjechać do nich, ale oni się na to nie zgodzili, bo oni chcą rozmawiać merytorycznie. Bo to są ludzie, rolnicy to są ludzie bardzo racjonalni. Dobrze, i pragmatyczni. AH66. Oni rozmawiają merytorycznie. Oni mają milion razy większą wiedzę niż pan. A pan, ja pamiętam z okrągłego stołu, pan potrafił tylko walić pięścią w stół tak. I żadnych postulatów merytorycznych nie był pan w stanie... Cześć, ona mówi o tym, co oni tam kłócili na korytarzu, ta? Że on krzyczał cicho, cicho i tyle. Nie defraud. Zaproponować. Szanowni państwo, teraz tak, odnośnie pozostałych wypowiedzi. Pan Kowal teraz załamuje ręce nad sytuacją rolników, ale jak wprowadziliśmy blokadę na granicy, może. To powiedział, że on się nie może z tym pogodzić. On się nie mógł z tym pogodzić, że my pomagamy polskim rolnikom. No proszę państwa, zobaczymy. Naprawdę. Uderzcie się w pierś najpierw, zanim zaczniecie opowiadać takie rzeczy. Tak, kolejna kwestia. W 2014 roku, przypomnę, umowa z Ukrainą, rząd PO i PSL-u zgodził się na te warunki, zgodził się na otworzenie polskiego rynku. I to był początek wszystkich problemów. I dobrze państwo o tym wiecie. Kolejna kwestia. Pan poseł Krajewski. Mówi się do... Czyli co, te problemy z tym tajnym zbożem ciągną się od 2014 i teraz dopiero jest o tym głośno? A wtedy co było? Co, zamiatane pod dywan, bo już się ogarniam. Oni się spotkali z TSF wtedy. Aha, okej, Quinta, to jest o innym, dobra. Serio to było tyle lat zamiatane pod dywan? Nie, to jest niemożliwe. Przecież. Będą do coś musiało być inaczej, bo nie, no panowie. No przecież informowałam i wie pan o tym doskonale, że będą do wszystkich województw. Myślenie. No, warto naprawdę, zanim napisz. Się wyjdzie na mównicę, sprawdzić cokolwiek merytorycznie i doczytać. Kolejna kwestia, pan mówi, że dopiero teraz uruchamiamy kredyty płynnościowe. No, panie pośle, od lipca są składane wnioski i pula jest już prawie wyczerpana, dlatego my ją zwiększamy. Kolejna kwestia. Nie, no, o tym, co z Ukrainy zboże jest na rynek wpychane i przez to polskie zboże jest gigatanie. Czekaj, nie, tu chodzi o to, że oni mają bez żadnych sprawdzania jakości swoje gówniane zboże wpychają, zalewają polski rynek. Oto jest afera. Dzięki Anon, witam. No właśnie. I chodzi tu o to, że w 2014 podpisana umowa była na wolny przepływ tego zboża do Polski, ale to, bo teraz jest trochę inaczej, bo może być tak, że przez wojnę oni sprzedają za bezcen to zboże, żeby jakiekolwiek pieniądze mieć i też nic nie kontrolują jakości, nie? I może kiedyś było po prostu inaczej, a teraz trzeba umowę zmienić, skoro jest zupełnie inaczej i tyle. Państwo z PSL-u się zdecydujcie w końcu, czy witam, Anu. Gdzie jest, żeś był czy wczoraj? Minister rolnictwa może decydować, czy decyzje wszystkie są podejmowane w Unii Europejskiej. Będzie defraud. Mówi, że... Na święta oglądamy świąteczne odcinki bajek. Tak, tak, będzie reagowane. Wszystkie decyzje starych w Unii bajek. Europejskiej, że on odradzał PSL-owi branie Ministerstwa Rolnictwa. No to jak to w końcu jest?
Kolejna kwestia. Pan poseł Krajewski, ale też pan poseł Sachajko pytali o to, kiedy będą przygotowane te przepisy. No czy to nie są tylko puste obietnice? No nie, szanowni państwo. Dzisiaj planuję podpisać pismo z projektem rozporządzenia ze skierowaniem go na Radę Ministrów, bo to wymaga rozporządzenia. Na przykład z Polski do Niemiec jest wolne przebywanie z Ukrainy, bo nie ma podpisanych umów oraz... No tak, tak, tak. Wczoraj Anon? ...rozporządzenia Rady Ministrów. I zachęcam do zapoznania się i do czytania, zamiast wprowadzania innych w błąd. Kolejna sprawa, proszę państwa... Zagłośno film? Sorry. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale mamy w Polsce trójpodział władzy. I wy mówicie, mamy większość. To dlaczego nie złożyliście ustawy o systemie kaucyjnym? PSL tyle razy krzyczał, mamy ustawę, mamy świetną ustawę, ona powinna wejść. No to dlaczego państwo jej nie złożycie? Przecież moglibyśmy ją przegłosować zaraz na tym posiedzeniu. Okay. No szkoda, że kiedy jeden z panów posłów, pan poseł Sachajko podszedł i prosił was o podpisy pod waszą własną ustawą, to wy się pod... Ale ona mówi dopiero ile? No ile mają limit, bo nie wiem, ona gada 5 minut łącznie. Tą ustawą z zeszłej kadencji nie chcieliście podpisać. No szkoda. Kolejna sprawa. Pan senator, pan poseł Plockę pytał mnie o to, jakie dobra, środki Duta, zostały wypłacone. Zostały wypłacone 3,6 miliarda złotych dopłaty zboża i rzepak. Za nawozy łącznie obydwa programy nawozowe 5,3 miliarda złotych. Prawie 2 miliardy złotych na paliwo rolnicze, bo zwiększyliśmy zwrot za akcyzę do paliwa rolniczego. Tak naprawdę w tym momencie czekamy jeszcze na wypłacenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tych środków z programu dopłat za kukurydzę mokrą. I kolejna sprawa. Ja tylko przypomnę, jak senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłaszali poprawki, żeby zabrać 6 miliardów złotych, które miały być przeznaczone na pomoc polskim rolnikom, żeby je przeznaczyć na inny cel. No to jak się państwo z tego wytłumaczycie? Teraz krzyczycie, że pieniądze nie są wypłacone. Pieniądze są wypłacone, te pieniądze, które wy chcieliście zabrać. I szanowni państwo, ja mam taki apel na koniec, żebyście naprawdę państwo się skupili na pracy, jak na tym, żeby GTA? Te wszystkie film ustawy, o tym jest. Które naobiecywaliście, wprowadzać do porządku obrad, żeby nie je mów składać. Tak, spadek. Podobno ma nie być zamrażarki. To czego się, proszę państwa, boicie? I jeszcze jedna rzecz, bo były takie zarzuty, że to są tylko obietnice. No nie, szanowni państwo, nie mierzcie innych swoją miarką. To wy naobiecywaliście w kampanii tyle, że budżet państwa musiałby być 3 razy większy. A teraz macie problem i zaczynacie się z tych obietnic wycofywać. Dziękuję. Nie wiem. Dziwne, dziwne, dziwne. Ale to, że się wycofują na przykład z 800+, ja w tym widzę same plusy. Wobec propozycji marszałka Sejmu, by przyjąć informację rządu, zgłoszono sprzeciw. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Zanim przejdziemy do głosowania, ogłaszam 3 minuty przerwy. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Bosak. Dobra, obejrzmy to. Brown kontra Czarzasty. Doszło do ostrej wymiany zdań. Przed tą alternatywą mamy jasny, prosty wybór. Aha, szanujmy ten stan medyczny, szanujmy ten personel, nie skąpmy, znowu nie żałujmy o in vitro? Pieniędzy, bo alternatywą może być strzykawka i poduszka. Cześć, on mówi chyba o eutanazji teraz, tak zgaduję, ale nie wiem, o czym on będzie gadał. Niższemu, wyższemu, wszystkim, którzy w scenariuszu optymalnym ratują nasze zdrowie, życie. I chciałbym to na początek wyraźnie zadeklarować. Co on tak cicho na poprzednim szocie krzyczał? Konfederacja nie będzie żałować pieniędzy. Bosak ma 4,7, myślałem, że 30, no on młodo wygląda, no. Na pensje dla ludzi, ale że 41, to też nie wiedziałem. Starają się o nas wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. A teraz tło, kontekst. Nie mów tak kontekst na mnie, krecik. To oczywiście zły system. Konfederacja apeluje, wzywa, proponuje konstruktywnie rozwiązanie problemu niewydolności systemu
opieki zdrowotnej, jakie? Usług medycznych w Polsce poprzez dywersyfikację, demonopolizację, demontaż piramid finansowych ZUS, NFZ jako głównego monopolisty. Oczywiście towarzyszyć temu powinno rozbicie monopolu izb lekarskich. Panie, państwo, oczywiście w najmniejszym stopniu nie ponosicie odpowiedzialności za ten zły system. Robicie, co możecie, działając w ramach, pomimo i na przekór temu systemowi, czyniąc dobro i wykonując waszą ciężką i odpowiedzialną pracę. Ale trzeba to powtarzać. Ten system musi być zniesiony, obalony, zanim nam się zawali na głowę. Właśnie. No, mi się wydaje, że się po prostu zawali i wtedy będą dopiero myśleć. Ale ciekawe w sumie, czy coś się zdąży wcześniej z tym zrobić. Właśnie ze względu na to, że no, tak, odwrócona piramida prezentująca lubię mortadele chrupiącą. Fatalny trend demograficzny przekłada się również na brak zastępowalności pokoleń w ogóle i brak zastępowalności kolejnych generacji osób wykonujących odpowiedzialne zawody medyczne. A więc precz z monopolem NFZ-u, niech rozkwita tysiąc kwiatów, niech wygra lepszy, niech różne systemy i różne firmy będą. Ale w sumie czemu tak nie zrobić, skoro i tak jest gówniano, to czemu nie zaryzykować i przetestować ten z inny sposób? Przecież i tak jest sraka. No gorzej raczej nie będzie. To co za problem? Niech się im nie stawia przeszkód w tym, żeby wchodzić na rynek. I niech państwo nie stoi na straży nieuczciwej konkurencji, ponieważ zaganianie wszystkich. Prywatne szpitale już masz, ale nie o to chodzi. Każdy w Polsce, co pracuje, daje procent na ten system rozpieprzony na NFZ, rozumiesz? I dobrze by było zrobić, żeby ten procent nie szedł na to, tylko no, rozbić to i przetestować, czy może to się sprawdzi. To, że są prywatne szpitale i lekarze, to nie ma nic do znaczenia w tym temacie. Kijem do ZUS-u i do NFZ-u pod karami, pod groźbą przecież, że kto będzie działał poza tym systemem, ten stanie się przestępcą. No to jest właśnie nieuczciwa konkurencja i Rzeczpospolita Polska w żadnym wypadku nie powinna tego firmować. Monopol izb lekarskich, izby skompromitowały się ostatecznie w ostatnich latach, stając na straży terroru covidowego wobec lekarzy, ratowników i pielęgniarzy, którzy nie chcieli być prawdziwymi siewcami śmierci i nie chcieli stać na straży zamordyzmu covidowego. I oni do dzisiaj są ścigani, czołgani przez izby lekarskie. Pani doktor Radkowska stawała w ostatnim tygodniu przed takim sądem łajdackim, trzeba to powiedzieć, sądem. Był 25 lat temu pomysł, żeby każde województwo miało swój własny system i robiło, co uważa za najlepsze. No byłoby to ciekawe, tylko jest spora różnica między województwami. Wyobraź sobie budżet w mazowieckim i w tym, co jest Białystok. Nie wiem, jak się nazywa to województwo. Bo ja głupi z geografii. A podlaskie, no to sobie wyobraź różnicę, jaka by była. Wiadomo, mniej jest tam ludzi i tak dalej. Dziękuję bardzo na lekarza, żebym nie musiał czekać. 44N74N0 dał to na Goliborgę 100 zł. Jestem w trakcie ogarniania dół. Ale nie, bo przecież nie wiem, czy byłeś na tym live'ie. Róża dała hosta i mamy się umówić na dłonia. Na IG. Także się dogadamy się. A byłeś, no właśnie. Dziękuję ci bardzo za potężną dotację. Dogadamy się. Izby lekarskiej w Bydgoszczy. Dlaczego łajdackim? Bo jak wykazali obrońcy, pani doktor... Ale to co, zebrane pieniądze w ramach składki zdrowotnej masz sobie sam wybrać, na jaką medyczną instytucję prywatną wpłacasz? Jakby to miało wyglądać? No, chyba on proponuje, że nadal będzie jakby... że będziesz musiał być gdzieś ubezpieczony, tak w skrócie, gdzieś tam i po prostu byś wybrał gdzie, do jakiego tego. Byłaby, a że byłaby konkurencja, no to byłoby widać lepszych
lepsze te miejsca i gorsze. I chyba na tym polega jego pomysł. Ale no jest dużo takich pomysłów i warto by, myślę, wybrać jakiś, bo i tak ten co jest teraz, gówniano działa, nie? Dobrej, odważnej, dzielnej pani doktor, wszyscy członkowie tego sądu są na pensji koncernów. Nie, herbaty nie słuchaj z czatu, Anon. Pieprz go. Napisz mu AH66. Farmaceutycznych. Wszyscy popadli w... No, nazwijmy to... Dzięki, Igor, za 9 lat. Witam. Witam serdecznie. To grzecznie. Konflikt interesu. A więc znowu państwo, stojąc na straży tego monopolu, stoi na straży systemu już nie tylko korumpującego, ale także i przemocowego systemu, który ludzi niszczy, systemu, który wyklucza tych, którzy nie biorą pieniędzy od koncernów farmaceutycznych, od akwizytorów eksperymentalnych preparatów zwanych szczepionkami. To jest ważny kontekst, dlatego że również niższy personel medyczny został zaangażowany w niego. Brał, mówi o konkurencji, dzięki temu polepszy się jakość, ale zapomina o cenach. Jeśli zacznie jeden z drugim podnosić ceny, to będzie jak w Korei Południowej lub USA, że niektórzy nie będą stać, mimo że pracują. W USA jest chyba coś takiego, nie, że cię nie stać, tylko tam łatwo stracić jakiekolwiek ubezpieczenie. Bo tam cię mogą wykluczyć za cokolwiek, nie? Że jakiegoś, nie wiem, że w twojej rodzinie są jakieś ryzyko, szansy zachorowania na coś, to ci mogą, no nie chcieć dać tego i tyle. Z tego co wiem. Ale a w Korei to nie wiem, jak to działa. Ale no i tak jest gówniany system, to czemu go nie zmienić? Bo jak się umawiasz do wizyty do lekarza, który jest ci potrzebny, jakieś tam rzadsze choroby czy coś i musisz czekać bardzo, bardzo długo, no to i tak już gówno da. Cena insuliny $200 w Ameryce? Ty, jak tam każdy pewnie cukrzycę ma, no to... Godziwe praktyki ostatnich lat. Został zaangażowany w zamykanie drzwi przychodni, szpitali, oddziałów potrzebującymi, pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Zablokowano ten system, stąd ćwierć miliona zgonów nadmiarowych. Ja mam skierowanie na usunięcie migdałków, mam termin na styczeń 2026. No nie, no gówniany jest ten system, no trzeba coś zrobić w końcu, no bo to jest takie udawanie, że nie ma problemu, bo w Polsce się żyje coraz lepiej. Raczej tak każdemu się życie podnosi, tak mówię ogólnie. I wiesz, i nie widzisz tego problemu, ale jak coraz starsi są ludzie, a wtedy się najwięcej korzysta z lekarzy, no to ten problem chyba to wybuchnie po prostu w końcu i rozsadzi system, czy nie? Wtedy NFZ by miał cały sprzęt, wszystkie szpitale miałyby do tej pory, inne podmioty musiały najpierw zainwestować. Nie wiem, ciężko powiedzieć. I statystyka rośnie. Niestety, również niższy personel... Cieszę się, że żyje na odludziu u mnie prawie wszystko od ręki. ...personel medyczny został zaangażowany w zamykanie drzwi. Drzwi. No tak. Pomieszczeń, w których schodzili z tego świata chorzy obłożnie przed rodzinami, przed bliskimi. Ba, przed spowiednikami nawet. Oczywiście, że to nie personel odpowiada za ten zły system, ale myślę, że warto by wszyscy wyciągnęli z tego wnioski i myślę, że to jest przyczynek do jakiegoś... już nie, tylko... nie trzeba zrobić tego, co on mówi, wiadomo, no może on się myli, ale jest dużo rozwiązań i warto by było pomyśleć, nie? Osobistego rachunku sumienia, ale do jakiegoś rozliczenia środowiska. A jak nie, to masz to. I tyle. Środowiskowego. Kto w Polsce wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego? Co to za totalniacy, zbrodniarze? No siedzi tutaj oczywiście odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki. Tak jest, który ma na koncie więcej
niż Jaruzelski z Czekiszczakiem, jeśli idzie o posyłanie na tamten świat Polaków, tak, ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego tam wrażego wirusa, tylko zwykłe, panie doktorze, pośle, ministrze, zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności, poumierali, dlatego że zamknęliście szpitale, ale on za to odpowiada. To na jego wachcie. To on. Nie, ktoś mu będzie odpowiadał zaraz ponoć. Czarzasty. Powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu. Tak, więcej szacunku. Ale też pewnie taka cisza, bo tam 5 osób w Sejmie siedzi, jak to zwykle. Jak kamerom nie pokazują, to nie trzeba siedzieć. Dla ludzkiego życia. Panie pośle, szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi, ale mam do pana uprzejmą prośbę. Tak jakoś spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać. Spróbujmy. Mam do pana taką bardzo ciepłą prośbę. Zanim pan powie, niech pan złapie trochę refleksji Łukaszu, do tego, trzeba co pan by coś powie. Z tym zrobić. Nie to jest uprzejma prośba. Są mądrzy ludzie. Bardzo proszę. I vice versa, panie marszałku, i vice versa. Ja się po prostu dopominam o sądy i trybunały dla zbrodniarzy. I dziwi mnie to, że pan występuje tutaj. Panie pośle, po raz drugi... Cinają go cały czas? Ale też proszę, marszałek prowadzi obrady, damy sobie radę. Mam do pana prośbę, bez względu na to, jakie mamy poglądy, co głosimy i co uważamy, bym proponował nie mówić do premiera polskiego rządu, że jest zbrodniarzem, bez względu na to, czy panu... Proszę pana, bo o tym, czy ktoś jest zbrodniarzem, czy nie, decyduje sąd. On siedzi tam. Z tym naprawdę mam uprzejmą prośbę o dystans. Tylko o to. Proszę bardzo. Właśnie, panie marszałku, właśnie o sądy i trybunały się dopominam. Dopominam się o Trybunał Stanu i dopominam się o to, żeby porządni gliniarze i prokuratorzy zabrali się za doprowadzanie przed sądy ludzi odpowiedzialnych za śmierć, zniszczenie, ruinę. Wracając do problemu niższego personelu medycznego, z serdecznym podziękowaniem za ich troskę. Szanowni państwo, nasze bezpieczeństwo osobiste w rękach pań tutaj zasiadających, nasze bezpieczeństwo osobiste, które nie jest już gwarantowane w ubiegłym roku, 22, tak. Takie zdarzenie w jednym z krajów zachodniej Europy, witryna wystawowa liberalnej demokracji, Belgia, bodajże zabieg, procedura eutanazji. No nie wiem, co Morawiecki. Feller, coś się nie udało, coś nie poszło, niewłaściwa dawka została zastosowana i oto lekarz i dwie pielęgniarki dodusili pacjenta poduszką. To się dzieje dziś, naprawdę. To nie jest kino, to nie jest telewizja. I otóż to jest, szanowni państwo, tak, no kręćcie głowami. Co zrobili? No tam eutanazja miała być. Nie wiem, jak to możliwe, że nie baba, która podjęła się, jak to się mówi, no że miała mieć ten zabieg, nie została zdjęta ze świata, więc ją poddusili poduszką, żeby zabieg dokończyć. To brzmi trochę creepy w dupę. Dyskutujcie, tak, rzeczywiście to jest realna perspektywa, przed którą stoimy. Jeśli zabraknie w Polsce cywilizowanego personelu medycznego, poduszka jeśli będziemy tańca. Sprowadzali tutaj nie wiadomo skąd, nie wiadomo kogo, kogo nie wiadomo kto, nie wiadomo czego nauczył albo nic nie nauczył. Nic już nie wiadomo. I otóż właśnie stojąc przed tą alternatywą, czy ofertą dla nas na starość albo w momencie kryzysu zdrowotnego i w młodszym wieku, czy ofertą dla nas będzie zastrzyki, ewentualne doduszenie poduszką, czy też troskliwa opieka, którą ciągle jeszcze mamy w polskich szpitalach, przychodniach, i którą, na którą ciągle jeszcze Polacy mogą liczyć, póki komunikują się z pielęgniarzami i ratownikami tym samym językiem. Nie tylko językiem polskim, ale językiem tej samej cywilizacji łacińskiej,
którą niezależnie od tego, czy ale to jej... co, ci lekarze w Belgii byli jakimiś migrantami typu inna wiara, on ma na myśli, wiesz, ja tak mówię naokoło trochę, ale wiesz, o co mi chodzi, bo nie wiem więcej. Pryncypia uznaje i tradycję szanuje, ciągle jeszcze tutaj mamy... W sercu mamy ją, ja podobnie we krwi, z nim wyglądam? Mamy ją w genotypie. No on trochę młodszy stojąc ode mnie. Przed tą alternatywą mamy jasny, prosty wybór. Szanujmy ten stan medyczny, szanujmy ten personel, nie skąpmy, nie żałujmy pieniędzy, bo alternatywą może być strzykawka i poduszka. Dziękuję bardzo, panie marszałku, a zbrodniarze przed sądy i trybunały. Dobra, ostatnie. Hołownia nie zwalnia tempa. 3 minuty to jest wieczność w tej izbie. Tak, Gusli. Ale ja przecież go nie ograniczam. Przecież wszyscy państwo będziecie mieli... Czaj, bo to trailer. ...zwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji. No nie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, nie będę jej. Uważał, że Sejm propozycję przyjął. Potem sprzeciw słyszę, a w związku ze zgłoszonym sprzeciwem sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Działa? Ale ludzi działa. Przyszło dla Hołowni. No i bardzo a dobrze. A dla Bosaka było 5 osób, sadgę. Ale chamy. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Może będzie tutaj później. Głosowało 420 OPL. Posłów, za 231, przeciw 189, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy więc do drugiego czytania. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? No chyba grać, widzę, że się zgłasza. A nie, jeszcze Konopski. Nie jeden zresztą poseł. Jako pierwszy zgłosił się pan poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. A, czas. Czas wystąpień też musimy ustalić. Ja proponuję, aby Sejm w tej dyskusji wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubu i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw. W związku 3 minuty na kluby i koło. Sprzeciw. 10, 15. Brawo. Chcecie, jest zgoda co do tego, że chcecie państwo 5 minut? O, już bez przesady. Dobrze, ja proponuję 3 minuty ze względu na to, że dyskutujemy nad tym już od jakiegoś czasu, być może nie z udziałem wszystkich państwa posłów. Nie, ale to nie jest takie złe, bo muszą być bardziej merytoryczni posłowie, a nie przychodzić pieprzyć o jakichś rzeczach, farmazonach, potem wciskać jakieś głupoty, tylko przychodzą na dany temat, mówią i se idą, git chyba. Właśnie propozycję poddam pod głosowanie. Kto? Chyba tak, ale ja przecież go nie ograniczam. Przecież wszyscy państwo będziecie mieli równe prawa. Pani poseł, 3 minuty? To jest wieczność w tej izbie. 3 minuty. Gwarantuję pani, że jeżeli przedstawiciel pani klubu zechce przedłużyć ten czas o 0,5 minuty, a nawet o minutę, będzie wszystko w porządku. Kto z pań i panów posłów jest za wysłuchaniem w dyskusji 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 3 minuty to jest gif. 3 minuty to już prawie na ganku jesteś na topie. Szczerze, to jest dużo czasu. Wyobraźcie sobie, 3 minuty. Spałnisz się, biegniesz na reda lub blue, zależy z której strony zaczynasz. Czekasz połowę tego czasu po nic. Rozumiesz? Po czym kliruj? No chłopie, to jest kłopot czasu. Jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nie, to jest 3 minuty, to jest nadal dużo więcej niż 30 sekund. Tak, bardzo donos, dziękuję. Donos. Nie, donso.
Głosowało 420 posłów, za 230, przeciw 187, o, czyli się wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Bardzo proszę, zmieniła nam się w międzyczasie lista mówców, a więc jako pierwszy, zgodnie też z wielkością klubów, w drugim czytaniu zabierze głos pan poseł Kazimierz Smoliński z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. Pani poseł, no ja polegam na tym, co wyświetla mi elektronika, a ona bezwzględnie pokazuje najpierw poseł Kazimierz Smoliński, później poseł Łukasz Schreiber. Marszałek rządzi bezwzględnie, ale również elektroniką. I ufa elektronice, bo to XXI wiek, panie pośle. Elektronika nie kłamie, panie pośle Smoliński. Serdecznie zapraszam do głosu. Zmienia elektronika się... nie kłamie? Czyli to prawda, co mówiło Kubełku? Tak? Dobrze. I nie tylko. Czyli poseł Schreiber. Zapraszam. Będą te donaty zbierane? Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. No, jakby w sprawie dobrych standardów, to jest kolejny krok. Przedstawiacie projekt na ostatnią chwilę. Chcecie przechodzić natychmiast do procedowania w drugim czytaniu i ograniczacie czas do 3 minut. Pytanie, co się za tym kryje, bo przecież Sejm ma skończyć pracę zaraz, więc to jest kompletnie niezrozumiałe. Tak samo jak niezrozumiałe jest to, Wysoka Izbo, że projekty, na które czekają Polacy, dalej czekają, no właśnie, gdzie? Zerowy VAT. Gdzie wakacje kredytowe? O tych projektach w ogóle nie mówimy. Można powiedzieć, panie marszałku, że pan mówi, jak że zlikwidował zamrażarkę, ale została lodówka, tam się chyba te projekty jeszcze szybciej psują. Bo zerowy VAT i wakacje kredytowe w kwietniu, no to już większego sensu nie będą miały. Co zaś do projektu? Wysoka Izbo, są poważne obiekcje, przede wszystkim wobec zmian w artykule 106. W artykule 106, który chcecie doprowadzić, by zmniejszyć kontrolę parlamentarną, by zmniejszyć kontrolę parlamentarną nad budżetem, by nie musiały wszystkie komisje opiniować projektu budżetu, by Komisja Finansów mogła się obyć bez tego. I to jest fatalne, to jest bardzo zła zmiana. 8 lat w tej Izbie. Który to już tydzień gadają o tych 3 minutach? No, już długo. No. Marszałkowie z Prawa i Sprawiedliwości, pan marszałek Kuchciński i pani marszałek Elżbieta Witek, nigdy podobnych pomysłów nie mieli i nigdy podobnych pomysłów nie wprowadzali. Zawsze dbali o to, by ta kontrola parlamentarna była. I chcemy także zgłosić pakiet poprawek, Wysoka Izbo. Poprawek, które mają właśnie co spowodować? Zapewnić to, o co sami państwo apelowaliście. O co także pan marszałek, zdaje się, apelował. Pytania do premiera, pytania do rządu, możliwość prawdziwej dyskusji. Pan poseł Kazimierz Smoliński przedstawi to w szczegółach. Dziękuję bardzo. Nie zatrzymam, bo idziesz stracić, nie masz Wi-Fi w drewniaku, widzu. Tylko po prostu sraj przez okno, no i oglądaj poza tym. Panie marszałku, zapowiadał pan zmiany dotyczące usprawnienia pracy, żeby rano na początku posiedzenia mogli przewodniczący klubu występować, więc proponujemy zmiany w celu wzmocnienia autorytetu parlamentu i jego funkcji kontrolnej. Proponujemy wprowadzenie obowiązku składania przez wszystkie kluby i koła poselskie oświadczeń przy udzielaniu Radzie Minister lub odmowie udzielenia poparcia oświadczenia co do uchwalenia wotum zaufania składają poszczególne kluby i koła, jeżeli nie udzielają poparcia i wówczas uzyskują prawo do zadawania pytań prezesowi Rady Ministrów oraz członkom Rady Ministrów. Ponadto proponujemy wprowadzenie przepisu umożliwiające udzielanie przez marszałka Sejmu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć zażądają głosu przewodniczący klubu w punktach porządku obrad z ograniczeniem do jednego wystąpienia w każdym punktu porządku dziennego. Ponadto chcemy, aby dotychczasową informację bieżącą i pytania w sprawach bieżących zastąpić rozwiązaniem w postaci pytania do prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów. I tutaj uważamy, że taka 180-minutowa debata na ten temat byłaby wystarczająca. 3 minuty na pytanie, 5 minut na odpowiedź. Liczymy na to, że poprzecie te rozwiązania i będziecie chcieli, żeby rzeczywiście demokracja w tej sali obowiązała. PiS walczy o demokrację. No jest ciekawa walka tam ostatecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Odniosę się tylko, ponieważ to mi się podoba. A bardzo proszę, my to oczywiście przeprocedujemy i z ciekawością się z tymi państwa postulatami zapoznam. Jeszcze tylko... Ten dźwięk jest jak zamówienie w McDonald's? Nie ma w McDonaldzie dźwięków. Słowo do pana posła Schreibera, bo był uprzejmy ze mną wejść w słowny kontakt. Panie pośle, wielokrotnie już o tym mówiłem, powtórzę raz jeszcze. Moje serce krwawi za każdym razem, kiedy wspomina pan o tej zamrażarce. Zerowy VAT na żywność, zapomnieliście umieścić go w budżecie. Ja wychodzę za każdym razem na dziedziniec sejmowy, oczekując rozporządzenia waszego rządu w tej sprawie. Tego rozporządzenia nie ma. Nie wprowadzą tego VAT-u? Jeżeli chodzi o inne wnioski, tu pan poseł Wawel mówił przed przerwą, że mrożę wnioski Konfederacji. Panie pośle, oba wnioski są w konsultacjach. 14 grudnia upływa termin konsultacji tych waszych wniosków. One są niezbędne. Za nimi na ścianie powinien być telewizor 100 cali i parkour z Minecraft. To może kogoś by to obchodziło. H66. Jednego z tych wniosków, tego o ZUS-ie, wynika, że stanowi on koszt dla budżetu na poziomie około 35 miliardów złotych. Sam pan rozumie, że to są rzeczy, które muszą być poddane bardzo wnikliwej ocenie. Powinni też na drugim monitorze stucalowym obierać te, kroić mydła i tego, nie? I te wałki do smarowania, do malowania ścian zdzierać. Farbę z nich, no. Wszystko by się zgadzało. Proszę cierpliwie jeszcze chwilę poczekać. Proces konsultacji jest w toku. A teraz bardzo proszę o zabranie... Co Bencen robi na telefoniku? Nudzi mu się? Proces konsultacji jest w toku. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku. Przepraszam, tylko jeszcze komunikat porządkowy. Drodzy państwo, ja wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem zobowiązany, żeby państwu te informacje przekazać. Dziś głosowań już nie będzie. Głosowania najbliższe będą w dniu jutrzejszym. Rozumiem, że są członkowie komisji, którzy w związku z wieloma zgłoszonymi poprawkami muszą udać się na posiedzenie tych komisji. Jeżeli ktoś z państwa mimo to zechce z nami zostać, to będę bardzo zobowiązany. To takie ogłoszenie woli ścisłości i ułatwienia waszej pracy. Sprzeciw. No panie pośle, no ile można? Apeluję do pana spolegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego. Robię to po raz trzeci. Mam nadzieję, że to dobry omen. Do trzech razy sztuka, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, muszę powiedzieć, że to jest moja ósma kadencja parlamentarna, ale wciąż coś mnie zdumiewa. Czekaj, 40 lat Sejm. Jak 8 kadencji? Ile ta kadencja trwa? 2 lata chyba. Nie 4, jak 40, Więcej życia siedzi w Sejmie niż ja żyję i ty? Niemożliwe, że 32, 40, nie. No niemożliwe to jest. Nie kłam. Jak to możliwe, że to on siedzi od... Kiedy komuna upadła, on w Sejmie siedzi? Aha, 7 razy 4 plus teraz 4. Aha, czyli 30 lat siedzi, 28 lat, 28 siedzi w Sejmie i teraz, czekaj, a ile on ma lat? Czekaj, o co tu chodzi? W dniu dzisiejszym zdumiewa mnie przede wszystkim wniosek, aby jednak kontynuować głosowania z użyciem papieru. Ja już pomijam, że to jest nieekologiczne, że to jest czasochłonne, ale także nieprzystające do XXI wieku. Drugi element dla mnie taki bardzo istotny i ważny. Otóż przed nami są urządzenia elektroniczne. Ktoś za nie zapłacił. Wiemy, znamy ich efektywność. No, trzeba korzystać z tych dobrodziejstw XXI wieku w sposób... Dziwne się wydaje, że tyle chłop lat w polityce siedzi. Całe życie w sumie. Ale może tak jest po prostu, że jak ktoś politykiem zostanie dość młodo, to już całe życie będzie. Ty Biden w USA to chyba od dziecka jest politykiem.
A przecież wygrał na prezydenta w wieku 70 paru lat, no to może tak być. Bardziej efektywne, aby krótko mówiąc wstydu nie było. Ale też trzeci element bardzo, bardzo istotny i ważny. Sejm liczy 460 posłów i to jest oczywiście ogromny, nieefektywny czas marnowany przy obecności kamer telewizyjnych i dużej publiczności. Ja w związku z tym składam w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wniosek, aby przejść niezwłocznie do trzeciego czytania i krótko mówiąc być proekologiczny, procywilizacyjny, protechnologiczny i efektywny. Dziękuję bardzo. Okej, czyli chyba wprowadzą te telewizory 100 cali i Minecraft Parkour w tle. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!